Hej, hej, moi drodzy, tam w kolejnym odcinku z Transport Fever. No i tak, zaczynamy troszkę wcześniej niż wtedy, jak wtedy skończyliśmy w dziesiątym, tym normalnym dziesiątym odcinku. To będzie z 10 lat wcześniej. Ale mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Wyłączyłem już Field No Cost, więc zakładam, że teraz wszystkie rzeczy będą już nas, przynajmniej powinny nas normalnie kosztować. No i są koszty, są koszty utrzymania, także tak jak powinno być, moi drodzy. Co ja w międzyczasie zrobiłem? No niewiele. Puściłem tylko, no może ja nic nie zrobiłem, ale gra zrobiła. No zobaczcie, ustrzyki dolne. No, muszę teraz wyłączyć te wszystkie piękne rzeczy. Pozwolę sobie w ogóle wszystko wyłączyć oprócz nazwy miast. Powiem wam, że ja jestem w szoku, jak się rozrosły. Tak się nie rozrosły ostatnio, jak było. Tak mi się przynajmniej wydaje, że aż tak nie były tutaj rozwinięte, a teraz są no, ogromnym miastem. Musiałem dołożyć kolejne linie autobusowe. Tutaj, jak widzicie, już się nowy targ ścisnął, połączył. Żyki też, zaraz Żuchowa do Żyk się dolepi i będzie nasza Żychna już gotowa. Także myślę, że w następnym odcinku skorzystamy z waszych propozycji na nazwę tych trzech stacji. Także jeszcze raz ponawiam, gdybyście zapomnieli, to cały czas chodzi o to, żeby zaproponować nazwę dla trzech tych podstacji, bo to będą takie trochę stacje miejskiej kolejki, czyli będzie Żychna i teraz jaka? Tutaj nie wiem, Żychna, port centralny albo coś w tym stylu, to jakieś tak jak mówicie, Podgórze, a tutaj na przykład nie wiem, Żychna Górna albo jakaś tam można by nazwać. To są fabryki, więc fabryczna. No nie wiem, pomyślcie, pomyślcie, bo za chwilę też zresztą, moi drodzy, nie ma się co oszukiwać, ale i Łaziska Górne się tu podłączą. No nie wiem, czy będziemy tu tworzyć kolejną nazwę. Czyli będzie Żychna Górna pewnie, tak to zrobimy. No to wtedy tu będzie jeszcze na kolejny, będzie plebiscyt na kolejną nazwę tutaj na tej stacji. No tutaj Kudowa-Zdrój zostaje na razie obsługiwana przez jeden skład. Może z czasem, bo tam jest bardzo dużo chętnych na tą trasę. Jak zobaczycie, no, 20 osób, proszę bardzo, i pewnie niedawno temu pociąg leciał, gdzie co? Jednak pociągi sobie zostawię, żebym wiedział. O, no właśnie, ile to tam masz w sobie? 78, gdzie prawie na pełno jeździ skudowy. No, na razie to wystarcza, ale myślę, że z czasem trzeba będzie to wszystko rozkręcić. No, zobaczcie Murzasichle, jak się rozwinęło. To też pięknie to wygląda. Daje radę. Wszystko ładnie tutaj działa. Ja oczywiście sobie zażartowałem trochę i puściłem tutaj taki skład, bo chodzi mi o to, żeby nie był to długi pociąg, a żeby miał jak największą objętość ludzi. No zobaczcie, 120 może pociągnąć, czyli tak naprawdę te dwa wagony będą tu nam służyć całkiem jeszcze długo, zanim się, że tak powiem, wyczerpie ich pojemność. No i martwi mnie też ten glitch, który robi gra, jak na wysokich, takich skarpowatych miejscach buduje budynki, że zachodzi to na tory. No nie wygląda to ładnie, no nie wygląda i psuje całe wrażenie, powiem wam szczerze. Trochę mnie to denerwuje i tak samo tutaj też jest to, o, takie rozjechane, rozmazane. Co prawda pociągi to ignorują, no ale nie jest to ładnie, nie? No dobra, moi drodzy, tak co? To dzisiaj myślę, że podłączymy sobie Kraków. Skoro już tu przeciągnąłem sobie most, to myślę, że nie ma co czekać. A wy zresztą też chcieliście, żeby ten Kraków podłączyć, to jak najbardziej go podłączymy i myślę, że wykorzystamy tym razem, mam nadzieję, że nie wywali się nic, ten dworzec. Czyli Schwerin, on tu będzie pasował dla naszej stolicy regionu. To myślę, że taki, nie wiem, z sześcio, o, jeszcze z drugiej strony oczywiście, z drugiej strony też, taki wielki dworzec może być całkiem niezły, nie? Cały czas tylko zastanawiam się, gdzie go umieścić i jak go umieścić, bo chcielibyśmy jeszcze do Grybowa stąd wysyłać pociągi, Gorlice i tak dalej, ale myślę, że tutaj tylko oczywiście pod jakimś sensownym na przykład kątem, już by było lepiej, nie? Najwyżej wytniemy tutaj kawałek drogi, ją troszeczkę przesuniemy. Myślę, że coś takiego moglibyśmy zaproponować tutaj. Nie, to tylko przedłużenie drogi i byłoby ładnie. Popatrzmy teraz, jak to wygląda, czy nie. No, myślę, że ja sobie go tutaj postawię. Liczę na to, że wam się spodoba to miejsce. Teraz będzie całkiem sensowne, stąd będzie można wypchnąć kolejne tory.
tutaj i jeszcze w tą stronę także do Grybowa, nie? No i zobaczymy, bo to jest kolejna rzecz, którą chciałby się dzisiaj zająć, czyli otworzyć pierwszą linię tutaj towarową na tej mapie, czyli na pewno przynajmniej na początku uruchomić tutaj na tej krótkiej trasie i rozwożenie tutaj żywności. No i jeszcze oczywiście dzięki, żeby to zrobić, potrzebujemy jeszcze podłączyć tutaj w międzyczasie Wrocław, ale to zrobimy też, myślę, dość szybko. Nie będę dzisiaj się tutaj guzdrał, tylko zrobimy to w miarę tak dość energicznie. Zabiorę się do pracy. Okej, no zobaczcie, oczywiście miasto już tu się rozrosło. Jak będę chciał postawić tutaj tory, to na pewno trzeba będzie coś wykosić. No trudno, myślę, że to przeżyjemy. Jak to tam wygląda? No dobrze, tak może być, pasuje. Teraz drugie tory, jest, dobra, miasto dalej może się budować, nam to nie przeszkadza, no, my będziemy próbowali podłączyć się tutaj do tego najbardziej skrajnego chyba, bo to by było najlepsze. O, tylko konflikt gdzie? A, z drogą. No dobrze, no to tą drogę sobie pożegnamy. Ona tutaj tak jakoś dziwnie w ogóle, jak pijany zając, ktoś by jakby ją budował. Po prostu zamiast wybudować, wiecie co, na początku pobudujemy sobie, oni przeżyją tam chwilę bez głównego połączenia. Dobra. Podłączę to. O właśnie, będziemy mieli bardzo ładnym, łagodnym łukiem, nie trzeba będzie się ograniczać co do drogi. Proszę bardzo. Dobra, na razie to będzie jakby stacja nasza końcowa na tej linii. Będzie niezbyt długa, krótka, ale niech już będzie, więc tutaj zrobię krosowanie, oczywiście pewnie tu mi nie pozwoli. A jakimś cudem pozwoli na tym skosie. No i fajnie, to mi się podoba, dobra. Tak. I teraz odwrotnie, moi drodzy, odwrotnie, żebym tu nie pokręcił. Jeden i drugi, dobra. To mamy z głowy. No i teraz mogę zająć się drogą, dobra. Pozwolicie, że jeszcze ten kawałek też wyrzucę, bo to ten też, to jest zupełnie zbyteczny. Wybierzemy drogę. O, proszę bardzo. No, kochana drogo. Tak ładnie, nie? Takim ładnym łukiem tutaj elegancko poszła. Powiem wam, że bardzo fajny wjazd nam wyszedł tutaj na tym. Będą ładne widoczki. Przez lasek będzie przejeżdżał prosto do stacji pociąg. No i to mi pasuje, dobra. Teraz tak, na pewno tu będzie... trzeba pchnąć... No właśnie, wypadałoby pchnąć jakiś towarowy. Tylko teraz tak, jeżeli już, to potrzebuję tym razem fabryki. I jak to wygląda? Czy będziemy z tej linii, chyba z tej linii byśmy wypchnęli takim nad górą gdzieś puścili albo dołem. No zobaczymy jak, co nam łatwiej wyjdzie, górą czy dołem. I zrobili drugą linię tutaj towarową, nie? No wypadałoby, tak, ale tylko z drugiej strony się zastanawiam, czy to jest sens, czy nie lepiej zrobić gdzieś ze Sosnowca jednego i do Sosnowca dowozić to samochodami. I tak samo samochodami rozwozić tę żywność tutaj. Wydaje mi się, że na razie pozostaniemy przy tej opcji. A z tej strony ja myślę, że możemy sobie spokojnie drugi tor przeznaczyć na połączenia do Grybowa. A ten zewnętrzny spróbujemy, tylko wiecie co, ja to tak... żeby to ładniej wyglądało. Spróbuję to wpiąć w jakiś sposób do tych wszystkich naszych istniejących już tutaj linii. No, pozwoli mi, czy tak nie bardzo. No nie bardzo. No szkoda. Rozstęp jest tutaj bardzo fajny. Ani nie do tej, ani nie do tej. Coś tak ciężko tutaj trafić, moi drodzy. No przecież ładna krzywizna jest. Czemu on tu się nie chce... O, jest, dobrze, tylko że akurat aż tak ładnie to mi się tu nie podoba. Dobra, to zrobimy tak. Pozwolę to sobie, o właśnie, zakończyć w ten sposób. Może nie będzie to super ładnie, ale będzie. Teraz tak, tutaj w
ściągniemy ten tor, żeby to tak jakoś ładnie się zakończyło. O, no wiem, że nie mamy podłączone, spokojnie, nie panikuj. I to znowu ten sam problem, no dobrze. Skoro jest ten sam problem, to nie. Najlepsze jest to, że on się nie chce w ogóle... Przypiąć ten tor w ogóle nie chce się tutaj dla nas, żeby takim ładnym łuczkiem to... O, może dobra, no jak już tak się robi, to niech się zrobi. Proszę bardzo, może stąd będzie łatwiej go... No i faktycznie stąd go łatwiej wpiąć do sieci. I tu, dobra, to zrobimy na razie... A nie, tutaj nie będziemy tego robić, przepraszam. Moment. Tutaj chcę osobne tory, czy nie? Kawałek może być razem, czyli mogą się wpiąć, jak najbardziej. Nie będzie tutaj problemu z tym i od razu ustawię też na przyszłość sygnalizację. Dobra, tutaj też może stać, żeby to ładnie wyglądało. No, dobra. I jeszcze potrzebujemy w takim wypadku tutaj jeden cross. Jeżeli tu mają się łączyć, to jeszcze tutaj... No dobra, to wygląda na to, że powinno się udać. Dobra, i kolejny semaforek tutaj. I powinniśmy w razie czego mieć możliwość z tego toru teraz spokojnie korzystać sobie tu. I w razie czego, w którym miejscu wyjedziemy? Myślę, że gdzieś w tym miejscu. Że w tym miejscu też wepniemy się, ale tutaj już tak normalnie, podwójnie, że tak powiem. Dobra, i to przygotujemy sobie kawałek, ale może lepiej od tej strony. Czekajcie, to musi być równo. No i dopiero... I dobra, i gdzieś tam będziemy przechodzić, jeszcze nie wiem, czy po tej stronie drogi, czy po tej, więc na razie zostawię to tak. I to tak zostawiamy i to jest jedno i tutaj przyszykować wyjście, ale myślę, że do równego? Nie, na razie tak, ale potem chyba tunelem tutaj się wkręcimy do Grybowa, a może uda nam się jakoś tak w miarę pod górę pojechać? No, zobaczymy, nie? No i to zostawimy sobie dwa tory gotowe, może nawet kawałek dalej to zrobię, bo widzę, że miasto... Czy da się jeszcze górą pojechać? Da się. To jeszcze tu zrobimy ten kawałek. Ten kawałeczek zrobimy tyle, ile się da. To będzie szedł na zewnątrz pociąg. I dopiero potem... I dopiero... No to już się nie da. To już jest max, więc... To zostawię sobie. Mam nadzieję, że miasto mi się tu nie rozrośnie tak szybko. Chociaż wiecie co? Dobra. Dorzućmy jeszcze od razu ten kawałek, żeby już było wykopany tunel. Teraz tak, jak tu pojechać? Chyba najwygodniej będzie tu i tutaj takim bardzo łagodnym łukiem. To na razie na wprost. Na razie na wprost, niech wszystko idzie. Dobra, i to mi pasuje. Mamy gotowe. No i wracamy. Mamy połączenie. Kraków, proszę bardzo. Teraz tak, tylko że ja stąd to nie mam szansy wyprowadzić żadnych torów w taki sposób, no właśnie, żeby one tutaj w sensownym jakimś skręcie się pojawiły. No, to wszystko jest za duża krzywizna. Można by spróbować... Aha, ale to byśmy musieli rozkopać pół miasta. To można by było tu i zawrócić, że tak powiem. Ale to nie ma sensu. Kraków jako stolica będzie miała własną lokomotywownię i nic złego w tym nie będę widział, nie? No i tu chyba jest nawet dobre miejsce, żeby się ładnie zmieściła. Pozwolicie, że ją tutaj sobie ustawimy. Może damy nawet tutaj jakąś większą. Tak chyba nie bardzo one nam pasują, nie? No ta by była... Ojojojojoj. No to jest wielkie. Ewidentnie to jest wielka. No mogłaby tu nawet się wpasować, ale to widzicie, sama to nie. To jest jakaś ogromna stacja taka z rozjazdami. Darujemy sobie. Wybierzemy jednak standardową. I spróbujemy ją tutaj ładnie sobie umieścić. No, moja maleńka, nie przyklejaj się, tylko pozwól się tu postawić. O, proszę bardzo. No, może nie pod idealnym kątem, ale za to ładnie do dworca wpasowana. Nawet chyba przesadziłem z tym wpasowaniem. No, nawet na pewno.
Pozwólcie, że już to poprawiam. To ma być nasz główny dworzec reprezentacyjny. To już niech to będzie tak w miarę dobrze zrobione, nie? A teraz tak, jak to się ustawi, żebym widział wszystko? Właśnie. Muszę widzieć to tak. Może nawet delikatnie zwrócę go. Nie, no niech już zostanie tak. Niech już zostanie równolegle. No dobra, powiem wam, że tak mi pasuje. Proszę bardzo, nie jest to może idealne. Myślę, zastanawiam się, czy w ogóle on powinien być tutaj przy samym dworcu, co? Może będzie psuł? Efekt? Jak myślicie? Ehe, może go faktycznie gdzieś damy dalej. No dobra, na razie go to zostawię, jak powiecie, czy on wam to pasuje, czy nie. Bo ja tak też do końca nie jestem przekonany, czy to jest dobre miejsce dla niego. No i dobra, trzeba gdzieś tu się będzie wprowadzić, ale najlepiej to by było się wprowadzić, no dobra, gdzieś tu chyba. W razie czego na krosach będzie można pojechać w każdą stronę. No i jest, proszę bardzo, zadziałało. Damy tutaj mu światełko. Myślę, że teraz tak, z tej strony tu pociąg poleci, stąd sobie będzie leciał, czyli jak będzie jechał, aha, ale będzie zjazd tylko w jednej strony możliwy. No i tak jest dobrze, bo tu będzie prawostronny, lewostronny. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale wygląda na to, że to jest ok. No dobra, to co? To wymuszamy jakieś połączenie. No na razie myślę, będzie Sosnowiec tylko. To będzie nasze takie miejsce przyładunkowe, nazwijmy to. No dobra, to kupujemy jakąś maszynę. Co my tu mamy? Najnowsze pociągi. 60, ale to są wszystko górskie maszyny, ewidentnie. Zobaczcie, 150 kN siła. My potrzebujemy taką bardziej na równy, prosty kawałek terenu. To jest radzieckie cudo, radzieckie, rosyjskie znowu. 1912, to też jest towarówka. No zostaje nam tak, albo ten, bardzo fajny, który zresztą mi się ślicznie bardzo podoba, ale wydaje mi się, że 55, 75, to jest 70, a tu jest 60 na godzinę. Zobaczmy wagony. Wagony już mają stówkę. Wagony już mogą jeździć stówką. Albo tutaj jeszcze skorzystamy z tych i damy 60, co? Ale chyba wrzucimy lokomotywę 70 na godzinę jeżdżącą. A, no korci mnie cały czas to, bo to ładnie wygląda. Taka typowa pośpieszna maszyna, nie? Chociaż tutaj nie będzie, no może będzie miała gdzieś się rozwinąć, bo prosta droga jest. No, dobra. Kupię tą. Tej tutaj nie była do tej pory jeżdżona i kupię te wagony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kupię 5 wagonów. Na razie jedna taka maszyna wystarczy. Jakby coś, dołożymy dwie. Czy od razu dołożymy dwie? Dobra, sklonujemy i od razu dołożymy dwie. Dobra, to tworzymy sobie linię, ale zrobię to jak mówiliście. Chociaż tutaj akurat chyba nie ma znaczenia, bo mamy tylko jedno podłączenie. Czyli mogę sobie ją zrobić tu, nowa linia. Proszę bardzo, Kraków i Sosnowiec. I tu nic więcej nie wymyślimy. Sosnowiec. Dobra, popatrzymy, jak to wygląda z poziomu naszej maszynerii. No ładne to jest, no popatrzcie, no śliczna to jest maszynka. Dlatego ją lubię sobie wybierać, też to tu napisy na nadkolu. Ładnie, ktoś to naprawdę ślicznie zaprojektował. Bardzo ładnie to wygląda. Przejedźmy się ten kawałek z tą maszyną, wiem, że trochę nudne, ale ja to lubię sobie tak pooglądać w biegu, takie piękne pociągi. Elegancko, to naprawdę elegancko wygląda.
Ten most przez rzekę też fajnie wyszedł, bo jest taki płaski. To jedynie oczywiście... No tak, nie usunąłem najpierw drogi, więc... Więc mamy górki i dołki. A to można by jeszcze kosmetyczne rzeczy poprawić, czyli usunąć drogę i na nowo położyć tory. Ale na razie chcę zobaczyć, jaki będzie ruch na tej trasie. No myślę, że będzie niezły. Ale Kraków jest dużym miastem. Sosnowiec swoją drogą też już się rozrósł, więc podejrzewam, że będzie dużo chętnych do jeżdżenia na tej trasie. Nie no, bardzo, bardzo sympatycznie to wygląda, to trzeba przyznać. Ten kawałek akurat mapy jest tutaj bardzo płaski, więc jest całkiem fajny pod względem takim, że można puścić dość szybkie pociągi, które nie mają oczywiście zbyt wielkiego uciągu, że tak powiem. Nie, lepiej jednak z tej strony, bo przynajmniej widzimy maszynę. O właśnie. No i dobra, pierwszy kurs. Tylko teraz tak, czy to są pokrosowane te? No, pierwszy kurs i ten. I tak naprawdę klapa. Bo przecież tu nie zrobiłem crossów, więc jak on nie może zmienić toru teraz? To się zastanawiam, czy na tym zakręcie to da radę to wymodzić. Takie połączenie. Tu będzie krzyczał, że jest krzywizna. No właśnie, no krzywizna jest duża, to fakt. Czy to w ogóle przejdzie? No nie przejdzie chyba. Ale spróbujemy jeszcze stąd. Tak myślałem, że to nie będzie tak łatwo. Dobra, to potrzebujemy... No może wjeżdżać na ten i zjeżdżać tędy. Krzywda się nikomu chyba nie stanie. Ale wiecie co? O, no tak, tak usunąłem, to hej. Chcę zrobić tutaj... spróbować na przykład odrobinę wcześniej. Nie, to jeszcze nie, to jeszcze za daleko. Nie, to nie będziemy kombinować. To faktycznie zrobimy przy wyjeździe tylko... i wyłącznie jeden cross. O. I to wszystko. I myślę, że to powinno dać radę. Gdzieś tu wrzucimy jeden semaforek. I wyjazdowe tak samo. Halo, halo, halo. Gdzie to cię mogę postawić? Semaforku, ale nie, bo ja bym chciał dla tego toru. No właśnie, na tym zakręcie nawet się semafory nam nie chcą postawić za bardzo. Musimy ten krosik chyba zrobić dalej. No i teraz dopiero mogę tu postawić semafor. Dobra, to ten podejrzewam też trzeba będzie przesunąć, więc go zawczasu już wywalę. I zrobimy tutaj od tego miejsca rozjazd. Da się. Czy na same zakręcie? No da się. Długi, ale daje radę go postawić. No dobrze. Zobaczymy teraz, jak przebiega trasa. No i trasa teraz przebiega tak jak powinna. Czyli dwa pociągi mogą spokojnie sobie dawać radę. No to co? To puszczamy. Niech jadą. Niech jadą. A my razem z nimi oczywiście. To będzie takie zjazd na ten tor, ale całkiem sprytnie oczywiście się rok kończy, więc automatyczny zapis. O, mamy nowe wagony trójosiowe. C9-3, nowy tędrzak jakiś i nowy stateczek. No dobra. Towarowy. O, tutaj pięknie to drzewko wygląda. Nie wiem, czy nie za blisko rozrosło się. No chyba za blisko. No tak mi się wydaje, żeby głaskało nas gałęziami. Ale dobra, to zostawimy na potem, żeby to wyciąć. No i teraz będą mogły dwa jechać po trasie, nie? Chociaż jeszcze jedną rzecz zapomniałem oczywiście. Wiecie, czego nie ma? Semaforów po drodze, nie? Jak one mają się jeździć, biedaki, wspólnie, jak tu będzie miejsca brakowało, nie? Dobra. Tutaj i gdzieś tutaj. No i dobra, jeszcze jeden gdzieś tutaj. Myślę, że teraz to im nastawiałem. Semaforów mogą się mijać. Ach, przegapiłem ten moment. Nie no, muszę poprawić to, wybaczcie mi. Ale muszę poprawić tą drogę, bo mnie zaraz coś trafi. Człowiek się stara.
Oni mu takie numery tu wycinają, nie? Dobra, wyrównamy teren oczywiście, żeby nie było górków i dołków, ani górek i dołków, jak ktoś inny by powiedział. Oczywiście prawidłowo. No i dobrze, i teraz jest od razu lepiej. Nie, mam nadzieję, że jak tu drogę połączę, to nie będzie robiła zgrzytu i nie podniesie mi. O właśnie. Nie, nie podniosłam. No i teraz to mogą pociągi jeździć. No widzicie, dobrze. I już jestem zadowolony. Proszę bardzo, pociągi kochane. Jeździmy, jeździmy. To jeszcze na chwilę poczekam tutaj. Na to aż dajmy na maksa, aż będzie wracał i ten kawałek przejedziemy. Sprawdzimy, czy już teraz jest równo. Ciekawe, który będzie pierwszy. Czy ten z Sosnowca, czy ten z Krakowa. Halo, halo. Moi drodzy, widzimy tu jakieś pociągi, czy nie widzimy? Tutaj zerkamy na daleko. O, jest tu z Krakowa, leci. Krakowa już leci. No, stąd też. Wydaje mi się, że z Sosnowca będzie chyba pierwszy. A nie. A jednak... Jednak będzie krakowski chyba pierwszy, a w ogóle to będą... Tak, jest gładko. Jest gładko, nic nie podskakuje, pięknie mijają się akurat na przejeździe. I super, dobra, no to co, to zostawiamy tą linię, niech ona tam się rozwija. Na razie jeszcze nikt nie chce jeździć do Krakowa, ale to jest tylko chwila, moment. Dobra, to my lecimy, teraz szybciutko, moi drodzy, do Wrocławia. Dobra, i teraz tak, do Wrocławia. Zrobiłem dwa tory, ale dosyć rozdzielone. No dobra, niech one sobie tak będą. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. W sumie mogłyby iść tu potem razem. Gdzie postawimy tutaj stację we Wrocławiu? We Wrocławiu musimy postawić stację, no właśnie, jak? Najlepiej jakoś tak, żebyśmy mieli możliwość pchnięcia pociągów tu, wzdłuż drogi i tutaj do Krynicy i tak dalej. Czy może lepiej... Od razu tak, i wtedy będzie takie lekko skręcające już tutaj na Godlicę i tu wzdłuż brzegu do Krynicy, co? Co by na to? A tutaj zrobić osobny dworzec towarowy. O, może tak będzie fajnie. Dobra, wybierzmy taki dworzec, ale już taki standardowy. 240 to minimum. 4 tory, myślę, że 4, nie? Jeden i drugi. Tu będzie to do głównej linii, a trzeci do Gorlic, nie? No bo też wypadałoby, chyba że. No nie, no tak krótko tutaj mostek można postawić, bardzo fajny. Myślę, że możemy tutaj się wpiąć do tych Gorlic i będą jeździć pociągi. Że to się da radę zrobić. No dobra, to co, to wrzucamy go gdzieś tutaj, nie? Choć może Wrocław Gorlice by lepszy był wodny? Nie, lepszy będzie normalny. Dobra, to teraz tak, czy dajemy mu jakiś łuk? Taki leciutki chociaż, co? Myślę, że tak, jakby się dało nawet go gdzieś tutaj włączyć. Czekajcie, jak to wygląda. O, to będzie całkiem fajnie wyglądało. Dobra, ten, przepraszam, miasteczko. Trochę robimy ci przemeblowania w drogach, ale myślę, że to będzie fajnie. Może jeszcze nawet delikatnie go przesuniemy. O, coś takiego. Chociaż i tak mam wrażenie, że tą drogę też trzeba będzie przerobić zupełnie inaczej. Dobra, teraz tak, tu zrobimy podłączenie. A, tu już jakaś wiejska droga, to niech będzie tu. Dobrze. No a stąd oczywiście tory, nie? Czekaj, wyrównajmy trochę. Te esy, floresy, to co się narobiły. Dobra, jest, moi drodzy, lecimy. Teoretycznie możemy tu nawet puścić towarówkę, ale nie chcę. Chcę towarówkę mieć gdzieś tutaj. Albo jeszcze lepiej. Czekajcie, mam szalony pomysł. Połączmy dwa dworce. Towarowy, proszę. Czy towarowy też jest z łukiem? Ale super, dobra, zrobimy jeden. Tory, myślę, że dwa wystarczą. Co by na to, jakbyśmy to jakoś tak urządzili? Ha, ha, ha. O!
Czy może lepiej 4 też dołożymy? Dołóżmy 4. Nawet jak ich nie wykorzystamy, to będzie to super wyglądało. No, no, tu chciałem. Czemu mi się nie chciało? Jaka zbyt duża krzywizna? Gdzie wam jest krzywizna zbyt duża? W którym, kurczę, miejscu jakaś krzywizna tu jest? No, no. Jest! Ha, ale pięknie to wygląda. Dobra, droga. Moja droga, drogo. Moja droga, drogo. To tak się nie da, drogo. Tak się nie da. Musimy wytyczyć nowe. Czyli tak, tu będzie leciała jedna. I teraz tak sobie myślę. Zróbmy tutaj te tory. Zróbmy tutaj ewidentnie te tory. Czyli tak, jedne tory będą leciały sobie na osobowe. Gdzieś w ten sposób. Okej. A drugie tory będą sobie leciały. O, tak. I najlepiej jakby się tam gdzieś delikatnie zbliżyły. Dobra. Myślę, że tak może być. O. I teraz niech stąd już sobie lecą. Da radę tak, żeby razem poleciały? Ech, tutaj coś nie pasuje za bardzo. Ale czekajcie, może da radę. Może to nie będzie idealnie, ale... No właśnie, ale da radę. O. I teraz już można to pociągnąć towarzystwo razem, nie? No i super. Dobra, moi drodzy, teraz co? Łączymy. Tu po drodze oczywiście będzie jakieś małe cudo. Dobra, tak może być. Przejazd kolejowy. Raz, dwa, trzy i cztery. W razie czego tam się zrobi tunel albo wiadukt dla samochodów. Ale wiecie co, tak się zastanawiam, czy to jest konieczne? To nie jest konieczne, żeby one razem biegły. To naprawdę nie jest konieczne. O, tak lepiej. Tak lepiej. I podłączymy to. Tak, o, proszę bardzo. Daję radę. Daję wszystko radę ładnie. Ups, no powiem wam, że fajnie to wygląda. Może od razu tutaj tą drogę zrobimy. Wiecie co, od razu ją przeróbmy. Jak to jest, pod górkę. Czyli tunel będzie lepszym wyjściem, chyba. Chociaż nie, wiadukt też by był niezły, nie? Zaraz zobaczymy, co tu wygodniej się da zrobić. No, niestety muszę to jednak w dużym kawałku wyciąć. Myślałem, że to się uda tak łatwo. Dobra, to teraz zobaczymy. Aha. Pasy wymyśliłem. A, to tego nie uda się uciąć. No dobra. Czyli pierwszy kawałek musimy zrobić krótki. No właśnie, dobra. Teraz popatrzmy tak, jakby to się dało zrobić. Dobra, puśćmy na razie tory. Jak będziemy mieli tory, to będę wiedział, czy lepiej to zrobić górą, czy dołem. Proszę was bardzo, wyrównamy terenik, o, żeby był nieskażony. I lecimy. I dobra, teraz tak, trasa tu, nie no, jakby był wiadukt, dałoby radę. Dałoby radę i wiadukt jest całkiem do przyjęcia. Nie jest jakiś taki straszny. Ale teraz zobaczmy, czy nie lepszy będzie tunel. Czy nie lepszy będzie tunel? Wydaje mi się, że tunel będzie praktyczniejszy. I nawet lepiej chyba wygląda w tym miejscu. Tunel niż faktycznie. Ale wiecie co, jakbyśmy to tak... no właśnie, jakbyśmy to jeszcze tutaj opuścili i wyrównali ten teren, to będzie dużo lepiej wyglądało. O, nie ma takiego ząbka tutaj, nie? Tylko wszystko tak ładnie wychodzi. No, powiem wam, że podoba mi się. Zestarzejmy troszkę ten tunel. O, teraz to wszystko fajnie wygląda. No, zobaczymy. Mamy już do Wrocławia pociągnięte. No i teraz będziemy ciągnęli tutaj towarowe. To teraz tak, czy ja dobry podłączyłem? No chyba nie. No chyba nie, to chyba nie ten
To chyba nie był ten tor. Tak mi się wydaje, no nawet na pewno. No widzicie, to jest właśnie urok tego, jak człowiek robi coś bez jakiegoś starannego planowania. Dobra. I teraz musimy to przećwiczyć na nowo, ale na szczęście nie sądzę, żeby to był jakiś problem. No i dobra, i teraz zostają tutaj te drogi. I myślę, że te drogi też nie będzie źle, jak puścimy tunelem. Co wy na to? Czyli tak, ja bym tą drogę gdzieś tutaj podłączył. Niech one tam sobie tak biegną. A stąd tu zakopać pod ziemię. O, proszę bardzo. Miasto będzie mogło się ładnie rozwijać, a my będziemy mieli bezpieczne, bezkolizyjne połączenie. No i jakby ktoś bardzo chciał, ciekawe czy to da radę tak zrobić, bo właśnie teraz sobie wymyśliłem, że tu można by jeszcze jakimś tym razem wiaduktem uszczęśliwić. Za duże nachylenie jednak, za duże nachylenie, ale jakbyśmy tak przesunęli, też nie pomoże. A szkoda, bo taki mostek też by to był ciekawą alternatywą, nie? Trochę górą, trochę dołem. To by było nawet sensowne, tylko ciekawe, dlaczego tu jest za duże nachylenie. W którym miejscu? Tu chyba nam nie pasuje to połączenie, ale wiecie co, jakbyśmy to pauzowali, nie, przepraszam was, moi drodzy, tak tylko... A, za dużo kasowania. Chociaż... Dobra, podłączmy drogę. I teraz stąd to połączenie. I nadal jest za duże nachylenie, czyli to nie do końca... To nie do końca jednak oznaczało, to chyba tutaj może być zbyt stromo. Chyba tak, to jest po prostu zbyt mała odległość, no ale poczekajcie, jak to jest zbyt mała, to może tu będzie odpowiedniejsza odległość. O. No dla mnie chyba też nadal za stromo, nie? To jest właśnie ten problem, że to jest chyba nadal zbyt strome połączenie. Tak, bo to się zbyt mocno wygrzbieca. Ale czekajcie, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jakbyśmy tu coś zrobili... też nie pasuje. Tak też nie pasuje. I tak też nie pasuje. Dobra. No niestety, skasowaliśmy trochę miasta, ale to się odbuduje samo. Grzecznie, bez większych problemów, myślę. O właśnie, niech tak zostanie. Sami sobie to zaraz pobudują z powrotem. A my wracamy teraz do dalszej budowy linii. Naszej linii oczywiście towarowej. Dobra. I teraz tak, tu będziemy potrzebować na pewno dworzec towarowy. Jest on takowy. I ile potrzeba? Dwa? Dobra, zróbmy cztery, ale proste. Tym razem wymyślę, że prosty będzie lepszy. Proszę bardzo, mamy tu jakieś podłączenia. Przesadziłem z tą prostotą. Mogłem go jeszcze bardziej skręcić tym razem. Może na przykład tak. No niekoniecznie. Niekoniecznie z drugiej strony. Jednak chyba tak zwyczajnie będzie dobrze. Sięgnie go, żebym nie musiał jeszcze taszczyć. Sięgnie. I tu byśmy mogli tak, wzdłuż drogi potem pojechać. Ok, to bierzemy tory. Jedno pole zniszczymy, ale to nie ma problemu. No i teraz polecimy wzdłuż drogi. Będzie to taki bardziej malowniczy kawałek trasy. Towarowej, bo towarowej, ale zawsze będzie można fajnie to obejrzeć. Zobaczmy, czy tu się jakoś sensownie to... Myślę, że jak damy tutaj taki kawałek, to będzie dobrze. I teraz trzeba by było popracować tu nad... Właśnie, nad zakrętem. Nadal na pełnej prędkości, jakie te tory pozwalają. I cały czas tak delikatnie nakręcać tutaj na
na nową stację, którą, którą gdzie postawimy? No postawimy gdzieś tutaj, nie? Oczywiście nie będę robił jej końcowej, tylko zrobię je zwyczajną. No i teraz tak, czy tyle? Czy troszeczkę tu zrobimy już łuk, co? Ja bym tu zrobił łuk, bo nie wiadomo jak stąd dalej będą jeździć te pociągi i zrobiłbym 6 torów minimum. Moi drodzy, jeden na pewno pójdzie tutaj na górę do Rabówka, Harpar w razie czego Rabka. Drugi będzie leciał tutaj do tyłu, czyli jest ok. Powracał do Wrocławia i tak dalej i tu do Krynicy. Kolejny. No, zobaczymy. To chyba 6 torów faktycznie będzie akurat. I teraz tak, czy ja się tu... Jak ja się tu, to jest dobrze, ale muszę się tu odsunąć. Jeszcze ściągę, żebym mógł tam tory postawić. Dobra. Miejmy nadzieję, że... Ale będziemy musieli troszkę skrócić tu to podejście. Takie, żeby nadal było... jeszcze z sensowną prędkością. O właśnie, o to chodziło, moi drodzy. O to chodziło. Robimy tu ładny krosik. Ale nie, no. Krosik miał być, a nie jakieś budowane następnych rzeczy. Dobra. No i co? Jest. No i dobrze, teraz moi drodzy, bo prosiliście mnie, żebym dokładnie tłumaczył, jak niby działają... trzeba dodać semafory po drodze, to ja będę gadał i dodawał. Jak działają tutaj te wszystkie rzeczy z produkcją. No, wydawać by się mogło, że już tyle razy było to ogrywane, ale no, jeżeli potrzeba, to będę głośno mówił to, co robię, jak to powinno przynajmniej tak w założeniach działać. Gdzie ja to postawiłem? Jak to powinno w założeniach działać, nie? Dobra, tu nie będzie krosów, więc sobie odpuszczamy. Tutaj proszę bardzo, też nie będzie krosów, więc lecimy dalej. Tu jeszcze po jednym rzucimy. Dobrze postawiłem, dobrze. Tutaj też krosów nie ma, więc możemy sobie spokojnie stawiać podwójne te semaforki. Powiem wam tak, z tą produkcją to jest tak, musimy mieć zbudowany cały łańcuch. Co mam na myśli, mówiąc cały łańcuch? No mam na myśli dokładnie. Na razie będę woził to tylko do Sosnowca, potem przedłużymy tą trasę oczywiście dalej, do kolejnych miast. Ale na razie tutaj woźmy to tutaj i tu zbuduję jakby stację przeładunkową. Mam nadzieję, że to zadziała, tak? Tylko tu potrzebujemy krosy teraz. Teraz tu potrzebujemy pokrosować trochę. Okej. No właśnie, to mi pozwolisz? Nie, takiego mi nie pozwoli. No, na zakrętach to zawsze jest problem. Dobra, to spróbujemy bliżej. Ja nie lubię bliżej, ale może się uda. Udało się. Co jest potrzebne, mówię, dla skutecznej linii? Czyli musimy mieć miejsce, gdzie wytwarzamy podstawowe, że tak powiem, składniki do produkcji. Nazwijmy to jakieś umownie surowce. W naszym przypadku to będzie tutaj zboże i żywiec. I tenże zboże, dobrze mówię? Nieważne, to zboże i tenże żywiec, o, to by było lepiej, czyli, a w ogóle to zboże i ten żywiec już w ogóle będzie najlepiej. Zawozimy tu. Następnie to przetwarzane jest na żywność i tą żywność musimy z tego miejsca najlepiej, można oczywiście z dodatkowych, zawieźć do jakiegoś miejsca, gdzie można tą żywność sprzedać. A takimi miejscami w tej grze są oczywiście miasta. Czyli będziemy to wozić do Wrocławia, jak najbardziej. No i oczywiście tutaj do Sosnowca. I dzięki temu mamy zamknięty tak jakby pełną linię produkcyjną. Czyli wytwarzamy surowce, przetwarzamy je w produkt gotowy i następnie produkt gotowy jest sprzedawany w mieście. Gdy zabraknie którejś z tych części,
tego łańcucha, to ten łańcuch przestaje działać i dlatego działa to, wygląda mniej więcej tak, że na początku coś produkuje, potem przestaje produkować i jest zero. I jeżeli zero produkcji, to nagle okazuje się, że zakłady dostarczające surowce też stają z produkcją i nic dobrego się już więcej tutaj nie chce dziać. No dobrze, moi drodzy, ale ewidentnie muszę tutaj mieć... puścimy, niech sobie lecą. Muszę mieć tutaj jakąś możliwość przesłania pociągu jednak na tą stronę. Więc co? Więc myślę sobie, że wrzucimy tu jeszcze jedną lokomotywownię. Tak na rogu, ale to może tak być, nikomu nie będzie szkodziło. O, proszę bardzo. Jest ok, my to podłączymy teraz sobie grzecznie. Można od razu w tory wjechać. Jak najbardziej. I nawet kawałek dalej zrobię rozjazd w tą stronę. Powinno to zadziałać. Gdybyśmy chcieli na odwrót na razie nie będziemy potrzebować. Dobrze, moi drodzy, budujemy pierwszy pojazd. No cóż, to tak. Wybieramy coś mocnego. Nie musi być super szybkie, ale byłoby mocne. Nie wiem, czy to chyba trochę przesada. 60, chociaż z drugiej strony. No, proszę bardzo, ten jest bardzo fajny i może sobie go weźmiemy na razie, tak żeby pokazać. On będzie jeździł na dość krótkiej trasie, więc ten tężak się naprawdę by tu sprawdził, co? 60 na godzinę. Dobra, bierzemy tego tężaka, kupujemy teraz wagony. No i teraz można to robić dwojako. Mamy tutaj dwa produkty, które trzeba wozić, więc możemy albo jednym pociągiem wozić obydwie rzeczy, czyli wagon taki i wagon taki. Albo możemy osobnymi pociągami wozić zboże i osobnymi pociągami wozić tutaj żywiec. Ja myślę, że polecimy osobnymi, żeby pobawić się po prostu w wożenie tych towarów. Dobra, znajdźmy tutaj tak, żywność, żywiec jest ok, a zboże, gdzie ja tutaj, z czym to zboże? To są jakieś ruskie. Zboże, no takie to są małe. Te ruskie są trochę więcej. Oj, na pewno są trochę więcej. 20, 901. To się zaraz nam skończy. To nie ma sensu go w ogóle kupować. Jeżeli już coś, to byśmy kupili ten. A tutaj jest 80 na godzinę i pojemność 8 tylko. To jest malutka pojemność. No to myślę, że wybierzemy ten. Wybierzemy chyba ten. A jeszcze tak, czy jest jakieś ruskie towary, żywność jest osobna nawet, ruski wagon. Ja wiem, że wy nie przepadacie za tymi ruskimi, ale one są całkiem sensowne. Dobra, zobaczmy, co tu jest tak. Materiały, żywność, 8 to strasznie mało, nie? Ale no, chyba nie będziemy mieli innego wyjścia, bo na razie nie mamy innych wagonów do żywca, więc... powiem wam tak, w tym przypadku na razie nie opłaca się w ogóle wozić chyba osobno. Chociaż może, nie, no opłaca się, bo będzie dużo więcej wagonów, co ja gadam w ogóle. Dobra, czyli robimy tak, to będzie wagon, pierwsze zrobimy dla zboża. Oczywiście możemy wybrać automat, a ja lubię od razu wybierać to, co ma być. Czyli zrobimy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Myślę, że 5 wagonów 120 na razie wystarczy. W razie czego możemy dołożyć potem więcej. Dobra, długość pociągu. Czy ja gdzieś tutaj widzę tą długość pociągu? 63 metry. To jest krótki. To możemy jednak dołożyć mu szósty. Jeszcze jeden. 7. 8. Dobra, damy mu 8 wagonów. Ciekawe, czy to... Myślę, że to da radę sobie pociągnąć. I co? I sklonujemy go, tylko że tutaj zamiast tego weźmiemy do żywca wagony. Czy są jakieś ruskie do żywca? Nie ma. Nie ma żadnych innych. Dobra, więc wybieramy ten. No i ten będzie... wróć. Od razu ma wybrać żywiec.
Proszę was bardzo. I co, lecimy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No myślę, że 10 wystarczy. Dobra, mamy dwa pociągi. To teraz co? Tworzymy linię. Oczywiście wybieramy nowa linia dla wszystkich, bo to tą samą będą jeździć. I co? Bierzemy tak, stąd, tutaj, proszę bardzo. I już mamy gotowe. No tak, tylko krosik tu jest potrzebny jednak, bo tak szybko mówiłem, że niepotrzebny, zaraz go zrobimy. I co? I to będzie tak, linia kolejowa. I teraz będzie tak, nie, to jest... Jak to nazwać, żeby to było wiadomo? Teraz jest tak, to jest Wrocław... Wrocław, jak to nazwać? Nie żywność, tylko zboże. Zboże i żywiec. I to leci do fabryki. Nazwijmy to fabryka. Do fabryki, dokąd fabryka jest w Krynicy. Proszę bardzo. Fabryka, a to się nie mieści już, no dobra, to wiecie co, to musimy zrobić bez, tutaj, no nie, no ten Wrocław, żeby było wiadomo, gdzie to jest. No dobrze, to jak to sensownie napisać, mi się krócej nie da. No to niech zostanie tak, tylko że to będzie mi się z Krakowem zaraz kojarzyć. I może tylko po prostu... Nie no, Wrocław też musi być, ale wro zrobimy samo. O, zboże, fab, bez spacji już, krynica. Kryń wystarczy, bo Kraków kra. Dobra, okej, mamy nazwaną. Sorry, że to tyle trwało, to nazewnictwo, ale to zawsze dobrze nazwać na początek. Okej, zobaczcie, już sobie pociągi zasuwają. To jest ten nasz żywcowy pociąg. Zobaczmy tą maszynę. Czyli podbajeżony. Pięknie wygląda. Widzicie tutaj chyba, jak się nie mylę, to ma pojemniki na wodę. Wzdłuż chyba kotła. A z tyłu węgielek chyba, nie? No całkiem sprytna maszyna, powiem wam. Zobaczcie, całkiem sprytna maszyna. W ogóle jak są fajnie oddane te takie postarzenie już od razu na dzień dobry, nie? Lekkie zacieki. Ekstra. Dobra, no to będzie pierwszy przystanek. Pierwszy raz. Jeszcze nic tutaj nie przyjeżdżało. Zaraz za nim powinien być tak. Zaraz za nim leci ten pociąg z ruskim wagonem i ze zbożem. Ale wyglądają całkiem sensownie. Nie są jakieś przesadzone, więc... Dobra. Teraz tak, on na razie będzie leciał, no jeszcze wykorzystanie linii nie ma. No i dobrze, ale teraz kolejna linia. I teraz tak, jakbyśmy to zostawili tak jak teraz, to nie odpali. No powiecie czemu? No przecież wszystko jest. No właśnie nie. Bo tak, no wozimy owszem i zboże i żywiec do fabryki, ale nie sprzedajemy niczego z fabryki, więc musimy teraz wymyślić sobie pociąg. Znowu kupujemy i znowu to będzie ten, podoba mi się T9-3, bardzo fajny model i będziemy żywność nim taszczyć. Żywność była tutaj ładna, o jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem na razie wystarczy. Będziemy to wozić kolejną linią i teraz tą linię ustawimy, ja wybiorę tutaj tą dalszą, czyli stwórz linię, nowa linia i to będzie linia Sosnowiec i tutaj Krynica i niech tak to sobie zostanie, ale nie taka ten, tylko zróbmy czerwoną, żeby to było widać i ona już leci dwutorowo, że tak powiem, bardzo ładnie, bo tu jest pokrosowane, a my musimy jeszcze szybciutko tutaj zrobić cross. I to będzie na dzisiaj. Wow, ale masz piękny gwizdek. Jak to zabrzmiało. Ale masz piękny gwizdek, ale ładnie dał znać, nie?
Piękna maszyna, powiem wam. Super jest zrobione to. O kurczę. Spodobała mi się bardzo, bardzo ta lokomotywa. No dobra. To szybciutko, bo szkoda czasu, bo znowu przeciągam ten odcinek w nieskończoność. Jaka krzywizna, kurde, żadnej krzywizny nie ma za blisko, bo potem sygnałków tu nie postawię. Moment, może na początek wrzućmy tu jakieś po prostu wyjazdowe semafory i dopiero potem postawmy tory, bo będę miał problem. O. A teraz jest cacy. Teraz jest cacuchny. No. To teraz linie, o właśnie, już są dwutorowe, tutaj też dwutorowe. Tak jak powinno być, moi drodzy, tak jak powinno być. Dobra, gdzie jest mój wagon z rosyjskimi zamrażalkami? Tam chłodnicami. Wow! Przejedziemy się z nim, czekajcie, no mają napisy nawet na wagonach. Kurde, no. Wagon. Co tu pisze? Liednik. Wagon liednik, proszę bardzo. Ciekawe. Mają fajne nawet napisy, nie? Skoroporje... Co to jest napisane? Skoropor... Portiaszci? Portiaszcisia? O kurde! No dobra, też niezłe słowo. Skoroportiaszcisia. Portiaszcisia... Czego? No, save akurat wszedł. Gris? Gris, tak? Skoro portaszysia gris. Kurczę, ktoś to wie, co to znaczy? Wow, ale mamy nowych rzeczy dostępnych. No dobra, moi drodzy. Patrzcie, już się zaczyna produkcja. Już nam wystawiają tutaj i zboże, i żywiec. Dobrze. Zobaczmy, czy tutaj pojawi się żywność. Jest żywność. Hurra! Moi drodzy, to powinno oznaczać. Tak jest. Wykorzystanie linii, limit 200. Proszę bardzo, tu wykorzystanie linii też, więc to zadziała w łańcuch. I widzicie, i dopiero w momencie, kiedy stworzyliśmy linię, która odbiera towar końcowy, wyprodukowany tutaj i sprzedaje go gdzieś do któregoś z miast, to dopiero wtedy cały ten łańcuch będzie działał. Jak weźmiecie sobie szczegóły, to będziecie widzieli, ile, jakie jest zapotrzebowanie. Czyli teraz taka liczba sztuk, tyle potrzebują tego w Sosnowcu, 122. I to będzie ta jakby wydajność, do której ta fabryka będzie dążyć. Oczywiście to będzie zależało od tego, ile tutaj dowieziemy i zboża, i żywca, i tak dalej. I w momencie, kiedy na przykład stworzymy kolejną linię z kolejnym pociągiem, na przykład Wrocław i tutaj, to dojdzie nam jeszcze kolejne, na przykład 120, 130 tutaj tych możliwych do wyprodukowania do tej wydajności, ile produktu, ile można wysłać do klientów. Mam nadzieję, że to w miarę sensownie już teraz będzie dla was ta cała ta zabawa w ten transport towarów. No, zobaczymy, nie? Jeszcze wiecie co? Jaki to my mamy czas? 58 minut, dobra, to i tak już zmarnowany kupę czasu. Znaczy zmarnowane, zrobiliśmy to dłużej niż planowałem, to po prostu wyślę kolejny taki sam pociąg jak tamten. Może troszeczkę mniej wagonów mu podłączę. Czekajcie, co tu mamy? Tu mamy też coś rosyjskiego. O! 60 też jakiś kolejny cudaczek fajny. A to? No to jest typowa maszyna, pośpieszna, 100 na godzinę. To będziemy używać. Oj, będziemy. Dobra, na razie kupuję to. I wagony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Myślę, że wystarczy tutaj na razie. I teraz zobaczycie, jak stworzę linię. A, bo tam jeszcze oczywiście nie nazwałem. Nie, na tą linię. Wróć, kochany. Wracaj. Nie na tą linię. Tą linię to ja chciałem sobie po prostu nazwać, ale to już nazwę ją później, teraz też nie będę nazywał, żeby pokazać wam, jak to działa. Jak wybiorę ten Wrocław. Jak kolejny wybiorę tutaj. O, mamy kolejną linię. Niech to będzie teraz zielona. To w momencie... Tylko jeszcze tu muszę sprawić, żeby te towary były sprzedawane. Tutaj ta stacja w zasięgu nie ma chyba żadnego sklepu
żeby można było żywność. A nie, ma jakiś minimalny, więc w razie czego będzie tutaj ta żywność potrzebna. Więc już ze 122 na pewno powinno podskoczyć na więcej. 130, widzicie? Bo mam dwa malutkie sklepy, które obejmuję. Teraz jak dodamy tutaj rozwózkę towarów samochodami do jakiegoś miejsca gdzieś tutaj w centrum miasta. Zróbmy to na szybciutko. Może to być nawet zwykły przystanek autobusowy, to działa. I teraz jeżeli stąd, to musimy tu zrobić miejsce do zrzutu towarów, bo inaczej to ona nie będzie miał się gdzie załadować. Dobra, damy naprzeciwko tutaj pięknie ładną naszą, proszę bardzo, stacyjkę. Znaczy stacyjkę, dworzec załadunkowy. Dobra, musimy stworzyć też oczywiście tutaj gdzieś w mieście. O, niech będzie obok. Nie będziemy kombinować, żeby tylko wam pokazać, jak łatwo zwiększyć transport sobie. I wybierzemy oczywiście tu, bo on tutaj jeździ ze wszystkim, ale my chcemy, żeby jeździł z żywnością. 4 takie maszyny kupię. I teraz zobaczycie, jak stworzę linię. Tak na razie na wariata. Czy się też im nie będę nazywać, żeby tylko pokazać wam, jak ona działa. Niech będzie różowa. Tu i tu. I to wszystko. To teraz zobaczycie, że jeszcze dodatkowo ze 130, bo stworzyliśmy nowe miejsca zbytu dla towarów, powinno wzrosnąć. Przynajmniej tak zawsze było. Ale jeszcze nie, bo musi tam zajechać chociaż raz pociąg, żeby to było sens z głową i sensownie. Patrzę, gdzie są te maszyny teraz. Dobra, te maszyny tutaj czekają. Przyspieszmy na maksa czas. To jest nasz pociąg do Sosnowca. Leci już tam z jakimś żarciem. Leci z 11 żywnościami, dobra. Ci będą jeździć dookoła. Trochę mnie to denerwuje. No ale z drugiej strony nie chcieli tutaj tego wiaduktu nam przepuścić, więc kit im w ucho. Dobra, niech on tu się pojawi, chociaż jeden. Niech zajedzie sobie na ten przystanek. Halo, halo, dobra. Żeby tu załapali, że będą przywozić jedzenie. I teraz myślę, powinna być szansa na to, że się zwiększy produkcja. No, widzicie, 198. Prawda, że się zwiększyło? A zapotrzebowanie na powiedzmy produkty do wytworzenia żywności jest takie, że przyjmie maksymalnie 132 tony na przykład zboża i 164 tony żywca. No i tutaj oczywiście to ile dowieziono, nie? No i będzie produkcja tutaj wzrastała, więc będą tworzyć tutaj się też żywności. I tak to, moi drodzy, mniej więcej wygląda. O, tak wygląda właśnie tworzenie linii zaopatrzeniowych, towarowych. I to działa. To po prostu na serio działa. A co, mamy tu jakiś towar już, żywność? Mamy, no niewielką, ale zawsze. No to ja na koniec tej wycieczki mojej, tego odcinka, to zapraszam na króciutką wycieczkę do Wrocławia. Za rozładunkiem kończymy dzisiejszy odcinek, a ja wam serdecznie dziękuję i zapraszam oczywiście na następne odcinki z Transport Fever. Hej, hej, trzymajcie się, moi drodzy, hej, hej.